Halo, cześć, witajcie widzowie. Witam was w kolejnym odcinku z naszej kochanej serii Backpack Battles. Seria z plecaczków. Ach, dzisiaj jest. Ja nagrywam. Wielka sobota. Tak. Jutro. Święta. Wielka nocna. To co wiem. A my dzisiaj gramy panią Reaper. Tak, panią Reaper, bo ostatni odcinek był Rangerem jako Hunter. Dzisiaj, jako że gramy Reaperem, co ty masz za subklasy? My graliśmy bodajże na te dwa itemy. Z tego co mi wiadomo, że graliśmy właśnie na spinkę, która tam dawała nam wampiryzm i na pana węża, który tam dawał nam zdrowie, truciznę i ogólnie, tak? Tak. Znaczy, tak mi się wydaje, że tak było, nie? Nie, jeszcze chyba graliśmy na tego właśnie Kerzdagera, podczas gdy robiliśmy builda pod jedzenie, tak? To było chyba to, no. Bardzo możliwe. To został nam pan Struggles, Mr. Struggles i Kaudron, tak? Czyli fiolki, fioleczki, fiolunie. Chyba zrobimy dzisiaj fiolki, coś mi się wydaje. Mnóstwo fiolek spróbujemy, postaramy się zrobić. Jakieś może zrobimy, nie wiem. Tutaj. Poison Daggery, tak, z połączeniem z Poison Fiolką. No i cokolwiek, tak. No, zobaczymy. A, i zanim zaczniemy grę, ja bym chyba sobie kupił skinę do pani Reaper, bo jest naprawdę fajny, podoba mi się. I proszę, jeden, dwa. No, i tak bym zostawił. Kosy, tak, nie chcę zmieniać tej broni, bo to jest jakaś różka z serduszkiem, to nie pasuje już. Wolałbym kosę, naprawdę. I niech ta kosa zostanie pod skórę, czy pasuje. A, trumna to w sumie. Trumna bez różnicy, no. Prawie się nie różni przez to, że jest po prostu biała, tak? Nie, w większości ten. No. Lecimy. Czyli tak. Świnka za dwa. Noż. Grzech nie kupić. Świnki za dwa. Kupiłbym sobie healing herba. Możemy kupić sobie miotełkę. I na przykład kamycka. Proszę bardzo, jaki początek szybki. Może uda się nam zrobić patelnię. Kto wie. Przyspieszmy sobie, bo to są pierwsze tury, to nie opłaca się po prostu czekać, kiedy nałożę tą trutę po tylu latach. Po prostu. No, cebulka. Odświeżamy. Tutaj proszę bardzo. Bananek. Też mi się wydaje, że jest opłacalny. To bym zrobił tak. Tak. No, i healing herba zarezerwuję. W ogóle myślałem nad. O Jezu, chyba już trzy łuki. To będzie miał trzy różne, bo tu jest Fortuna Hope. Połączone z kończynkami, tutaj będzie miał falar z Taskiem połączonego. No dobra, zrobiłem to. Myślałem w ogóle nad tym, co zrobić. Jak zrobić odcinek z tym, z. Jak będę grał. Jak on się nazywa? Ta klasa postaci, bo zapomniałem. Berserkiem. Tak sobie myślałem. No i w sumie uznałem, że. Ostatnio sam przeglądałem jakieś tam właśnie ciekawe buildy czy coś na społeczności na Steamie. I tam widziałem bardzo ciekawy build pod mnóstwo HP. W sensie, że tam berserkiem można tam pójść pod. Podejrzewam, że to był Excalibur i mnóstwo sera. Czemu ser? Przegram to. Bo ser, jak się tam odpala, daje tam nam po prostu dużo tam zdrowia, tam chyba.
10 maksymalnego HP, tak, dostaniemy. No i po prostu uznałem, że można tak zrobić. Że po prostu zrobiłem Excalibur, którego i tak z tego co wiem, nie mamy. Excalibur, a ogarnąłem jak się go robi ze Strong Potion i z patelni, robić Excalibur. No i po prostu obkrążymy Excalibur serem, bo z tego co wiem, to Excalibur, o jest, za każde 11 many odpala wszystkie jedzenie, które są wokół, tak? Żebyśmy tam obkrążyli ten Excalibur, na przykład, nie wiem, jagodami, które dają tam nam oczywiście manę i serem, to byśmy cały czas po prostu pojawiali HP i tak można dobić do 1000, 2000 i tak im dłuższa runda, tym więcej HP, tak? Chciałbym po prostu spróbować to zrobić. Tylko pewnie zdaniem, że mi się to nie uda, bo nie trafia mi się takie przedmioty. Dobra, Strong Pestilence Potion. Łupacon, przyspieszymy Łupacona. Tutaj zrobimy fiolkę silną. Dobra. Patrzmy jeszcze raz ten kaudron. Tutaj będę dostawał. Będę tutaj dostawał. Jak to się nazywa? Manę. Co jakiś czas. Więc spoko. Świnka za 2, no dobra, no kupię, no. Będzie świnka za 2. Jak będę miał sloty, to ją wstawię. Oj, Steel Gubert. Jezu, to jest tak dobry Gubert. Może sobie jakiś zejść builda pod same Guberty i zabić, spróbować zrobić tęczowego Guberta. Nie jest to zły pomysł, no. Tylko to jest mega ciężkie zabić za tego tęczowego Guberta, bo... Trzeba zrobić 4 różne Guberty i połączyć w jednego. O, dostałem jagódkę. Jagódkę, o proszę. Heroic Potion z bananem. No aż szkoda nie kupić. Mi się to tak wydaje. Aż szkoda nie kupić. Tak, już tutaj banana wciśniemy. Przydałyby się sloty. O, tak. No, powiedzmy, że jest git. A, i to zrobi mi strong ten, tak? Dobra, robi mi dzisiaj mnóstwo podsopotek, bo widzę, że mi się trafi... nie zdążyłem zarezerwować, kurde. Widzę, że same potki mi się trafiają, więc zrobimy potki. Jeżeli nie mam staminy, to mi się to zużywa, dostanę... regenerację staminy, jak jem powera. No, a jak mi zdrowie spadnie poniżej 50, to... procent to mi leczy, tak? No dobra. Jest Strong Heroic Potion, który się prawdopodobnie się nigdy nie użyje. No ale... bywa. To jak działa? Aha, to też to mi się tak trochę nie użyje. Potrzebuję kamycki, żeby zrobić z tego... Tutaj zrobimy tak, tutaj zrobimy tak. O! No i klasa. Nie, mam tutaj tyłet stone, nie wiem co z nim zrobić w sumie. Mógłbym mieć zrobić nim tak postawić i mieć wywalone w tą jedną... tego garlika jednego. A świnie niech tam sobie będą. Dobra, potki są. Tylko, że właśnie... Poczanie tego kaldrona, on tam będzie mi ulepszał w sumie potki. Bo sobie co wiem, tam ulepsza potki. Bre. Trochę mi się zdechło. O jest, kaldron.
No i ono lepsze potki. Tak tutaj wsadzimy, proszę bardzo. O, jeszcze tutaj mamy sloty na potki. Tylko i tak by się sloty przydały, bo slotów nie mam. Jakby młotek kupić i po prostu mam plan. Tylko nie jak ten młotek tutaj wsadzić, ale mam plan. Zrobimy tak, bo to niszczy mi świnie. Okej. Okay. Jakieś potki? Nie. To tylko jest. No, pierwsza potka, która się odpali, daje mi randomowe buffy, tak? No, okej, okay, zrobimy to tak, tu się zrobi ta lepsza potka, ta na tarczę. To będzie to, nie? Strong Stone Skin Potion. No. Tutaj jest... Tutaj jest jakiś mana potion. Tutaj... Jest dziwne, dużo tego jest. Nie wiem, co to są za potki. Ale tam to jednak mana potion. Dobra, młotek kupimy tylko po to, żeby po prostu mieć te świnki, tak? Każdy motek jest taki kurde ogromny. No dobra. Niech jest jak jest. A, zrobiłem tak jeszcze. Ale motek mi dzwoni dużo, nie jest jak ten. Bo ja bym chciał go tylko po to, żeby mieć świnkę pozniszczoną. Jedną dla pieniążków. No tak, jakbyś. No. To byś spodziewał, że przegram. No. To się teraz sprzedaje, tak. Tutaj sprzedam. Bo nie chcę. Tak szczerze, wiecie tego. Aha, czyli każde jedzenie tu jest przyspieszone, tak? To dobrze, dobrze, dobrze. To o to chodzi. Czyli trzeba zrobić tak. 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 Więcej slotów potrzebujemy. Zrobimy tak. Zrobimy tak. No i te sloty, nie? Kupić. Tu zrobimy tak. Tutaj tak. No i... Tyle. A nie, ja mam mnóstwo pieniędzy jeszcze. Ue, to czekajcie. Jak ja mam mnóstwo pieniędzy, to zrobimy to jeszcze lepiej, mi się wydaje. Na pewno tak, Pestilence Potion zrobić po to, żeby mieć nóż. Ten... kwasowy. No ten... No nóż natrute, no. Zasrany, zapomniałem jak się nazywa. Szkoda, że tutaj nie mogę tak wstać, bo nie mam miejsców. Miejsca, no cholera jasna. Się mi tutaj myli wszystko. Zrobimy to tak, o. Tutaj tam grzybka, to się będzie szybciej odpalał. No. Tutaj jeszcze raz przyspieszymy go bardziej, tutaj damy to. To na razie zostawimy, bo to tak nie będzie na się działało. Dagger, proszę bardzo. O, coś tutaj jest. Demonic Flask. Okej. Okej. I tak to zostawimy. Lecimy. To mi się prawie nigdy nie odpali. Przydałoby się wziąć jakąś broń dodatkową, która będzie dała mi staminę, żeby w końcu zużyć tą potkę. No, to bym zrobił. Kamienia wywalamy.
Nóż kupujemy. Dobra. Kolejną podkę. No kupić bym kupił, no. Kurde, jak mnie to denerwuje, że tu nie ma miejsca w ogóle. Armor też by się przydał jakiś, nie? Dobra. Lecimy. Mana First, Hungry Blade, Molten Spear. No się jakim pewnie zabije. A ja pewnie umrę. A na nie. Mam 2000 serduszka i muszę 4 razy wygrać. Strong Demonic Potion. Muszę wyrazić tak, bo to się szybciej będzie odpalało. To zwinę się tak. Tutaj liczę na to, że dostanę pojedynczego slota. I tak, armor. Tutaj bym postawił armor. Czemu tu się nie chcesz postawić? A, bo tu nie ma miejsca, Jezu, bez kitu. Ojojoj. To trochę są problemy. Mam postawić to tak. Tak będzie lepiej, tak. I tak. Tutaj będzie, tak. A ładnie, że to nie będzie przypadkiem tak lepiej. Na pewno nie dla mana orba, tak? Który prawie w ogóle nie będzie odpalał. No dobra, no, jak ma tak być, to niech będzie. I tutaj dać po prostu w sloty te wszystkie jedzeniowe sprawy. Proszę. O, no nie idzie to za dobrze, no. Totalnie nie wiem, jak mam zrobić builda po prostu pod to wszystko. Dobra, ma ziomek dużo truta, ma duży miecz, który mnie dużo bije. Ciężko. Bardzo ciężko. Totalnie nie wiem, co ja tu mam robić w tym buildzie. Totalnie go nie rozumiem, jak on ma działać. Ojojoj. Ziomeczku. Nie no, poza jak nie wyjdzie, to zrobimy po prostu drugie podejście, no bo tak krótki odcinek, to nie może być. Co mam powiedzieć? No jak po prostu się nam nie uda, to zrobimy drugie podejście, no. To mi jest nieco potrzebne. To się jeszcze przyda. I lecimy, no. Gubert, dwa Guberty, Poison Gubert i Vampiric Gubert. Nie, totalnie nie wiem, jak mam to podejście zrobić. Pod tego kaldrona, pod podki w ogóle nie wiem, jak podejście zrobić. No nie wiem.
A jakby tak. Jajajajaj. Dobra, dobra. Mam to. Nie wiem. Chciałem zrobić, żeby to działało. Build pod podki. Fajnie. Pierwsza runda już przegrałem, to jest to, czego oczekiwałem od tej postaci, naprawdę. Ojej, Juniu. Co ja biedny mam zrobić? Dobra, no... Bo to też boostuje jedzenie, ten kaudron, nie tylko potki. Też jedzenie normalne, więc jakbym zrobił jakoś builda pod patelnię i kaudrona. Zabij go, zabij go, zabij go. Dziękuję. Ciężko, ciężko. Ciężkie życie. Proszę. Dobra, no jedną podkę kupimy, no. Proszę bardzo. Tą zarezerwuję, w sensie i Pestilence Potion na Daggera bym chciał. Tak wcześnie, to spoko. Jemek, patelnia. Nie wiem, czy on sobie ustawił banana tutaj i tych jagód, żeby ta patelnia więcej biła. No ale okej. Dobra, nie będzie mnie stać, nie? No nie stać mnie. Mana Potion. Prawda, podanie się tego robi. Jak one działa, jak one wygląda? Jest. Aha, czyli to jest... całkiem git, no. Nie jest chyba aż tak źle, mi się wydaje, z tą podką. Mana Potion. Jeszcze jakbym miał mana Orba, spoko. Ale aktualnie to kupię sobie tą podkę i niech sobie ona jest. No, tą zarezerwuję i kupię ją później. Dwa miecze. Nie wiem, czemu je tak ziomek ustawiłeś. Teraz się po prostu nie będą tutaj boostować. Bo ten miecz zwiększa obrażenia tamtym mieczem. Znaczy, no, bronią, które są na gwiazdkach, więc... prawdopodobnie dzięki temu wygrałem. Dobra. Jest potka. Zrobimy mana potion. Właśnie, w ogóle co z tym chodzi, bo... tutaj te potki... Chciałbym zrobić to tak, to ta podka, jak się będzie odpalała, ma też efekt tej podki. No dobra. Spoko. Jajko? Ej, widzowie, robimy smoka? Tak w sumie to... why not? Dobra, zrobimy smoka, no. Siema, smoczek. I w sumie jest ciekawe mojej teorii. Czy połączenie... o, ziomek będzie zbijał tarczę. Mega. Bo ma włócznie. Dobra, ale zabiję go. Kupię sobie jajko, bo mam taką jedną teorię, jak zrobić... o, karty, właśnie, to jest to, czego chciałem. Karty, karcioszki. I co? Aha, teraz kupię sobie to. Holo Charizard. Znaczy... nie Holo Charizard, tylko... Holo Dragonic.
Nie, tak? Holofire Lizard. No i grzyba. Bo sędzia w jednej rzeczy. To jest tak losowy w ogóle teraz aktualnie build. Tu się nic nie dzieje. Mam wszystko i nic. I wygrywam. Co mnie dziwi. Bo tak, bo te dwie rundy, no tak, tak, tak. Tego nie chcę, co to jest. Jeżeli mam 20 debuffów, skonsumuj to, żeby usunąć 10 debuffów. Ja chcę Gzipka. Gzipka Halucinka, ale nie mam gdzie go wstawić. A ma, tutaj go wstawię zamiast świnki, no co, no świnka se poczeka, chyba że są sloty. To są sloty. To... No to dobrze. O! I hit. Odświeżamy. Szukam dagera. Albo manorba. Manor też jest spoko. Sloty. Nie, nie chcę slotów. Pandamonium. Pandamonium zrobi i zrobię może, co? Dobra. Ale co chciał tego smoka, bo to jest Ruby Egg. I... łopanie. Dzień dobry. No, ty masz... ty wygrasz, ziomku, bo ty masz 5 wampiryzmu i ty się leczysz. Dużo się leczysz. Subklasa lokowana. Mamy smoka, który się łączy, bez kitu. Wrabiczonka. Czyli dobrze by się wydawało. Okej, okay, dobra. Przecież nie wątpiłem w to, że to się połączy. Ale jednak. Kurde, to jestem chyba w szoku. Zrobię to tak. Robi Chong. Zrobię to tak, to będzie Gripson. To będzie Prosie. Albo nawet nie Prosie, co bardziej Cauldron, który będzie tutaj fajnie boostował. Tylko grzyba na razie. Pandamonium się złączy. Mana first. No nie, no. Bardziej bym chciał tutaj wstawić. Postawić ładnie jakiegoś właśnie. Tego. Tylko nie mam jak. Kupię. Poczekam. Może sloty się trafią. Health Potion, Bananior, kolejny. No, nie potrzebuję banana. Ale... Cup of Resilience? Spoko. Może teraz zrobię... Cup of Discomfort? Siomeczku, co ty tu masz? Na Battle Rage'u masz mniej ci bije. Jest szybszy za każdy przedmiot natury. Nie masz żadnego przedmiotu natury. No. Co 0,800 sekund, Battle Rage leczy za 7, za... Dostajesz 2 many, tak? Ej, to jest git. Natura. Ej, to byłoby dobre na właśnie tego builda z... Tego. Jest, kurde, Rabi Chong. Jo, a coś... Jak ty jesteś fajny, ej. Jak ty jesteś słodki. Ale jesteś grybaśny. To też, no. Jo, ale on jest fajny. Daj mi ten pojedynczego slota. O, Heroic Potion, dzień dobry. Heroic Potion. Strong Mana Potion. Bo to tak. Skoro... Ty co jakiś czas, to zrobimy tak tutaj, w tym miejscu. Postawimy. Zrobimy to tak. Mhm. Tutaj jest jedzonko. Pandamonium bym tutaj tak postawił, żeby nie przeszkadzał jedzeniom. Jedzeniom. Jezu, ja mam problem z mówieniem słówek. Typu jedzenie. Ciebie zrobię tak i zrobię ciebie tak, a bardziej to tak i tak.
Tutaj byłby dobry ten ziomeczek. No tutaj no, banana, jakiegoś banana postawimy tutaj, zrobimy tak. No bo... No nie mam miejsca na cokolwiek. Hyc. No a te sloty potrzebuję bardzo, co nie? No, sloty bardzo bym potrzebował. Pandemonium! O, ziemniak co na kartę też leci. No, do samo smokiem. Nie, po mordzie smokiem. Ty masz fajny DPS w ogóle, ty masz 9,5 DPS-a na sekundę. Co hit dostanę przyspieszenie, jeżeli mam 12, to jest 30% szansa, że zastanuję oponenta na 0,4 sekundy. Cup of Resilience. Dzień dobry. No, no. Tu bym zrobił to tak. Tak i... Nie. No dobra, walone, bo to tak bym chciał to zrobić. Ale Cup of Resilience. No, 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 no. Dobrze myślisz, dobrze. Jacek myślisz, proszę bardzo. Tylko, że nie mam daje slotów. Jedzenia. Lubię jeść. Co to ma do rzeczy, nie wiem, ale lubię jeść. O, jeść. Jeść lubię. To na pewno. To nie lubi jeść w ogóle, to jest... Nie wiem. Tak może nie lubić jeść. Ja na przykład tam lubię sobie podzjadać czasami jakieś rzeczy. Cup of Discomfort. No, tak się... To się nie odpali, to bym mógł zrobić tak, tak. Dać cebulkę, która będzie boostowana. I jest klasa, kurde balance. Sloty na smoka bym chciał, żeby go przesunąć trochę wyżej. Tam. Najpierw byłoby go przyspieszyć, to też racja, no ale... Ziemniak nie ma staminy. No nie dziwa, tak jak ma z 50 broni. Dziękuję. To też mi się wydaje na mega losowy po prostu... build. No nie mówcie, że nie, no przecież to jest... tak losowe. Tu jakiś robi chong w ogóle, który nie wiadomo co tu w ogóle u mnie robi w jakimś punku. Tutaj musimy postawić to. No. Tutaj też jakieś jedzonko, co ma jednego slota. A na razie tu powstaje cebulkę, bo nie mam nic innego. Dobra, strong heroic push. Dalej tego dagera nie dostałem, którego tak bardzo chciałem. Vampiryczny potion. Tak to brzmi, wygląda. Sorry, że cię kliknąłem, nie chciałem cię kliknąć. Ja bym zrobił chyba... rękawice wampiryczne i je przyspieszył z patelnią, w sensie z tym. Z tym gagatkiem. Okej. Okay. Okej, okay, lecimy tak jak jest. O, ziomek pod szczęście leci, będzie mi dużo bił. No, no, okej. Okay. No i drugie podejście od razu jest lepsze. No. Kurde, balans. Pięknie mi tutaj idzie, naprawdę pięknie. Zrobimy tak, tutaj bym go przesunął, tego smoczka. O, sorry, ukradłem cię. Czy ukradłem ci tego?
To zrobimy chyba tak. Chciałbym go przyspieszyć podwójnie tego smoka. Mogę. To więc tak. Proszę. Teraz rękawice przyspieszyć. I je połączymy z tym. I tutaj teraz po kolei jedzenie, tak? Najlepiej na każdym slocie, żeby był. No. Ten manar mi tutaj tak trochę przeszkadza, no ale dupa. Jest, jest. To już wolałbym zrobić chyba to tak. Tak. Team tu mega przyspieszasz ten, to weźmy sobie to tak. O. I teraz tak, wy się tutaj będziecie łączyć. To z tym. To z tym. I to z tym. Tutaj to tak zrobimy. No. Cup of Resilience. Świnka, skarbonka. To mi daje regena, nie? No właśnie, to mi daje regena. Proszę, proszę, zrobimy tak. Tak będzie o wiele lepiej, mi się wydaje nawet. No. No i okej. To nie bije jakoś mega dużo, no ale... Zawsze coś. A ten kofinek duży jest. Duży jest. To dobrze. Oj, ziomek na smoczki. To chyba przegrałem. Teraz je, losowe buffy. I nic mi dały. No bywa, no czasem... Nie zawsze można mieć wszystko, tak? Czasem się przegrywa. Życie gazeno w pokarcie daje raz zabiera. Vampiric Potion. Jak on działa, Vampiric Potion? To jest to? Tak. Dostanę jeden vampirizm i mi biorę 10 HP, to nie jest jakieś giga świetne. No dobra, no co ja mam zrobić? No nic nie zrobię, no. To ja bym zrobił to tak. Mhm. Czekaj, to właśnie wpadłem na to fajny pomysł, że to mogę zrobić... Tak, to nad mogę obniżyć o jedno. Tutaj zrobić to tak, tak. Rękawice, które będą cały czas w tym samym miejscu. Mana orb, który będzie tutaj. Tutaj będzie jeść. Tutaj też będzie jeść. No i przydałby się tutaj też wcisnąć jagodę. A na przykład tak banana tutaj wcisnąć. No. Albo... Nie? Nie banana? Tylko to. Tutaj zejść tak. Okej. Ptaszka bym kupił, żeby przyspieszyć tutaj tego elobuska. Jest, w końcu dagger się trafił. No tego... Wyzną daggera, no ale go teraz prędko nie zrobię. No. Dobra. Zrobimy tak. Skoro, że mam zużycie staminy, szkoda, że mam zużycie staminy very low i to mi się nigdy nie odpali. No ale dobra. 30 staminy, dostanę do sobie buffy, dostałem. Oczywiście, że survival mode. Kurde, długi odcinek. Dzisiaj będzie, nie powiem, że nie. No ale... Kto nie lubi długich odcinków? No, pewnie wy, no ale... No ale no.
tutaj bym musiał to postawić, tego ptaszka. Albo smoka posunąć po 101, no. No, i teraz tutaj jest to, co chcę zboostować, zboostowane. Będzie tak. Tak. I to się tutaj połączyło. O, więc idealnie. Cup of Resilience tutaj damy. Vampiric Potion może być silniejsze? Damn! Łe, to klasa. No. To by na tak postawił, żeby zrobić tutaj fajnie wszystko. Okej. Ten nóż, to też go kupię. Odświeżę, nic tu nie ma, to lecimy. Dobra. Boli. Boli, jak na to patrzę. Dobra, muszę szybko wbić. O właśnie, no kurde. Ile? On mi zadał? Tym ostatnim obrażeniem? Tym tutaj, o. On w ogóle zrobił duży DPS. A, dobra, walę to. Lecimy dalej. O. Okej. Okay. Dodam na samą górę. Hyc, hyc. Sloty, sloty, sloty. Jeszcze raz sloty. Tutaj Pestilence Potion na Daggera, którego jeszcze nie mam. Ale zaraz będę miał. Hyc, hyc, hyc. Hyc, hyc, hyc. Okej, okay, te spotki przydałoby się ustawić i... No, to też ustawimy tak. Oj, dobra. Zmień tak, tak. Tak. Mhm. A dokładnie to tak. Będzie lepiej chyba. Najlepiej mi się daje. No i tutaj zrobimy tak. Ale za jak nie połączyłem. Vampiric Glossów. Jezu, jak jestem głupi. Dobra, dobra. Ojeju. No, coś mi średnio z myśleniem idzie. Coś mi średnio z myśleniem idzie. To się tu połączy, to bym... Tą świnkę też bym w ogóle chyba sprzedał, takiej nigdzie nie wsadzę. Cebulkę bym kupił. Lecimy. Dzień dobry. Stone, o, o Stone Armor. Oj, to mi nie siedzi. I fancy ten... Rapier. Fancy rapier. Nie lubię. Wygrałem! Let's go! Let's go, my class! Zrobimy to tak. Cyk, ale to posuniemy o jedno. Tutaj to wstawimy. W ogóle nie patrzę, czy te potki się w ogóle odpalały. To jest z nim tak. Okej, te tutaj potki się fajnie tutaj odpalają po kolei. Teraz tak. Cup of Resilience. Tutaj bym zrobił to tak. To tak. Tutaj jednego banana uda mi się zmieścić. Um.
Okej. Okej, okay, tutaj wszystko fajnie było zboostowane. Nawet banan się tu się zmieścił. No i jest dobrze. Nawet jeszcze mogę grzyba ogarnąć. No i jest git. Daszek kolejny. Tutaj mógłbym go wsadzić, nie? Czy jedno niżej? Nie, tutaj no. Ewentualnie wyżej, nie? Tutaj ten jeden slot. No, czy ja chcę? Jakby był na przycenie, to bym kupił. Tutaj. No, to wygląda jak... To wygląda jak to miejsce na... No, to. Czemu ten banan musi być taki krzywy? No przecież mnie to denerwuje. Dobra, walę to. Dostanę jagodę, to wiem. No, ale to mogę w tym teraz szukać jagody. Czam. Cyk. Cyk. Cup of... Nie, kacemu Cup of Residence. Corrupted Crystal. Można byłoby go na pandemonium wsadzić, albo na smoka. Przyspieszymy sobie. Było blisko. Było blisko, nie powiem, że nie. Drugie na smoka? Czy na pandemonium? Nie, na smoka damy. Sloty, poproszę sloty. Dobrze, dziękuję. Więcej slotów równa się więcej zabawy, tak? O. Kolejny mana orb. Kolejny mana orb. Można by go wsadzić w jakieś ładne miejsce. Na przykład tak. Okej. Okay. Tutaj wszystko odpala, tutaj wszystko. Jezu, ten build jest ciekawy. Cały czas mam w ogóle zużycie sobie w Erlowu, może tak, że mam pandemonium. Oj. To wygląda bardzo ładnie, to. Ale stamina trochę średnia. Mam mnóstwo truty. No i przegram z ziomkiem. No nie dziwię się, jak nakłada cały czas trutę. Tymi wszystkimi rzeczami. Bardzo ładny build. Tego ziomka. Bardzo mi się podoba ten build. Oj, to właśnie jest to, o czym mówiłem, nie? Jakby był ptaszek na przycenie, to bym ptaszka kupił. Tak też się stało, że jest na przycenie. Więc go kupię. Hyc. I hyc. No i tutaj co? To co będziemy kupić, nie? I tu mam jeszcze 4 sloty wolne. Tutaj 3 to 1, nie? I to pewnie przegram, to będzie nowa scena, pewnie gierka. Tą klasą tą panią, nie? Naszą. Kupioną, ładną. Bo tu chłopca mam. Zwiększa szanse na krytyczne i na damage'a. Znaczy na obrażenia krytyczne o 15%. I przez to przegrałem. Ale i tak jest lepiej niż wcześniej, bo mam przynajmniej survival moda zrobionego. Okej, okay, dobra. Mi się podejście podobało. A ja wam, kochani, bardzo dziękuję za ten jakże dziwny odcinek. Po czymś jak Walter White, robiący wszystkie fiolki. No i co? To byłoby na tyle, nie? Możecie, nie wiem, skomentować, polubić i zasubskrybować kanał. Jutro gramy Berserkiem. Jak mówię, postaramy się zrobić może... Postaramy się zrobić tego builda na te syry wszystkie. No, a to byłby dzisiaj na tyle, więc życzę wam miłego dnia,
wesołych świąt. No i dzisiaj możecie też oczekiwać jakiegoś odcinka o 18 z Lethal Company. No, ale to tylko tyle wam powiem. I zobaczę, czy jutro będzie odcinek, bo albo będzie jutro, albo będzie w poniedziałek, tak? Dobra. To ja lecę. Jeszcze raz, miłego, dziękuję, że byliście i do następnego. Dziana.